Jesienny spacer po dzielnicach, jeszcze w typowo letnim anturażu, jak Państwo widzą. Te przepiękne drzewa zawiodły nas gdzie? Być może Państwo wiedzą, być może nie. Jeśli nie, to ułatwiam. Do dzielnicy 13, która łączy Żerkowice, Chmielowice, Szczepanowice, Wójtową Wieś i Winów. A gdzie będziemy i kogo będziemy odwiedzać? Ano będziemy dzisiaj w Chmielowicach. W tej części Opola, a jesteśmy przecież na skraju zachodnio-południowym naszego miasta, mieszka kilka tysięcy osób, ponad 8, to jest 15 kilometrów prawie przestrzeni, jeśli chodzi o kilometry kwadratowe i miejsca, które są niezwykle ciekawe, interesujące, tak jak i ludzie. Ludzie z pasją, ludzie, którzy są tutaj od pokoleń i ludzie, którzy w ostatnim czasie także powołali do życia wiele, wiele miejsc. Chociaż to pierwsze, jak poznaję, ma ze sobą i niesie ze sobą spore tradycje. Pan Edward Odelga jest z nami. Dzień dobry, panie Edwardzie. Dzień dobry. Zarówno radny miejski, jak i dzielnicy. Wracając do tego boiska, bo pamiętam, jak tu kopałem piłkę, to już jest sporo lat, by nie powiedzieć, że za chwilę w setki to chyba będzie. Ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowym Chmielowice zaczęliśmy 22 lata temu. Historia przeznaczenia rekreacyjnego tego terenu zaczyna się na początku ubiegłego stulecia. Teraz w dzielnicy 13 w Chmielowicach mamy tutaj piękne miejsce do rekreacji, do wypoczynku, również do integracji, z którego korzysta wielu mieszkańców Opola. Skoro powiedziałem o tych dzielnicach, które teraz wspólnie razem tworzycie jako dzielnicę 13, rzeczywiście blisko i po sąsiedzku i wiele tutaj losów takich lokalnych łączy się. Przecież Chmielowice, tak jak to się mówi, rzut beretem od Szczepanowic, w których się wychowałem i pewnie też i ta ludność tutaj to jest taka mała migracja wewnętrzna. Tak, tak lokalnie tutaj od wielu lat nasza drużyna piłkarska czerpie z zasobów Wójtowej Wsi, Szczepanowic, jakby naturalnie korzystając z tych fajnych chłopaków, którzy tutaj uczestniczyli u nas od wielu lat. A jeśli chodzi o społeczność, panie Edwardzie, to czy też to jest taka społeczność, która chętnie na przykład jest aktywizowana przez was i robicie sporo tutaj takich lokalnych przedsięwzięć? Organizowaliśmy tutaj wiele spotkań integracyjnych, stowarzyszenia, każde organizuje jakiś co roku jakieś tam wydarzenie. Mamy tych stowarzyszeń bodajże 3 czy 4 i wspólnie realizujemy tutaj wiele działań. Jakbym chciał przyjechać od siebie z osiedla AK, to powtarzam to w każdym odcinku, to mogę sobie spokojnie właściwie rowerowymi trasami dotrzeć w tej chwili do Chmielowic. Tak, można tutaj dotrzeć trasą rowerową z każdego miejsca w Opolu. Jest tutaj cicho, ustronnie i można realizować wiele sportowych pasji. Pan Edward Odelga na sportowo, nie dziwcie się Państwo, ale też my będziemy mówić o miejscach historycznych. Skoro zieleń, te piękne miejsca zielone otaczają, okalają właśnie Chmielowice, to one będą właśnie bohaterami drugiej części naszego programu. Przeniesiemy się do przepięknego, uroczego parku, w którym to czeka już nasz gość. Tak jak mówiliśmy, duża przestrzeń, bo przecież do niedawna to były 4 różne dzielnice. Wybraliśmy się, drodzy Państwo, do Chmielowic dlatego, że dzielnica jest swoista, piękna i ma naprawdę wiele atrakcyjnych miejsc, także i tych zielonych. Stąd dzisiaj nasza wizyta wraz z panią profesor Anną Pobuk-Lenartowicz. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, witam. Jesteśmy w miejscu, proszę pani, które jest, można powiedzieć, centrum też swoistym dzielnicy, tak. Ale obok którego jest także wiele ciekawych miejsc. Ta kapliczka tutaj obok nurtuje mnie. Czy to jest taka miejscowa, lokalna rzeczywiście przeszłość? No oczywiście, oczywiście. Wybudowana przez mieszkańców Chmielowic, tak. Mhm. Zresztą takich kapliczek w tych podopolskich wioskach było dość sporo. Właściwie w Chmielowicach zachowała się tylko ta jedna, oprócz krzyży przydrożnych, które też możemy tutaj znaleźć. Mhm. A druga sprawa to nieco wcześniej, dosłownie parędziesiąt metrów. Stąd mamy budynek, który ma z kolei intrygującą chyba swoją historię i do dzisiaj, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że budzi kontrowersje wśród mieszkańców? No na pewno przez wiele lat tę kontrowersję budził z tego właśnie powodu, że na początku znajdowała się tam karczma, wybudowana jeszcze w XIX wieku, należąca do rodziny Biasów. Po II wojnie światowej z inicjatywy ojca Feliksa Kosa, to był taki franciszkanin, dzięki któremu zresztą w czasie wojny ocalała figurka świętej Anny, prawda, którą on ukrywał tutaj w
Chmielowicach z Góry Świętej Anny. On zaproponował, żeby w tej karczmie, w której na co dzień odbywały się potańcówki, no jak wiemy także i różne swawole, żeby odbywały się też nabożeństwa. Ponieważ mieszkańcy Chmielowic przez całe wieki chodzili do swojego kościoła parafialnego w katedrze opolskiej, a po 1929 roku do Szczepanowic, no ale to też był spory kawałek. No i stąd właśnie taki pomysł. Ludzie się buntowali. Ludzie się nie chcieli na to zgodzić. Powiedzieli, że oni do karczmy na mszę chodzić nie będą. Jedna para młoda dwukrotnie zresztą z tego powodu wzięła ślub, ponieważ rodzice stwierdzili panny młodej, że ślub, który odbył się w dawnej karczmie, jest nieważny, więc odbył się po raz kolejny w kościele w Szczepanowicach. No i tę rolę ta karczma, kaplica pełniła aż do wybudowania nowego kościoła w Chmielowicach pod koniec lat 80. XX wieku. No i potem znowu została zdesakralizowana. No i przez wiele lat pełniła rolę sali parafialnej, w której to sali znowu odbywały się potańcówki. Ale koło się zatoczyło. Koło się zatoczyło. Natomiast park ma też taki kolisty układ, przynajmniej alejek, jak patrzę. Przepiękne miejsce, zielone, i w tle kryje się, proszę Państwa, budynek, który też ma swoją ciekawą historię. Dziś to jest budynek, w którym mieści się tutaj dom dziecka, ale z tym budynkiem również jest związana mocno historia tej części Opola. Chmielowice były od samego początku wsią rycerską, czyli potem wsią prywatną. Znajdowały się w rękach różnych rodów szlacheckich. I ten park ma swoją genezę jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. Znajdują się w nim drzewa, które były sadzone w drugiej połowie XIX wieku przez hrabinę von Donat, czyli właścicielkę tego miejsca, czyli takie drzewa, które mają już przeszło 150 lat. Park jest rzeczywiście zabytkowy, no i piękne miejsce w samym sercu Chmielowic. Natomiast ten budynek, który widzimy, to jest tak zwany zamek. No może ta nazwa jest trochę na wyrost, prawda? Ale mieszkańcy od zawsze tak tę budowlę nazywali, ponieważ to była siedziba właścicieli Chmielowic przez wieki. W tej formie, która się zachowała do dnia dzisiejszego, została wybudowana właśnie na przełomie XIX i XX wieku przez ostatnich właścicieli Chmielowic, czyli przez Natów. No oczywiście po II wojnie światowej trochę go oszpecono ze względu na te różne takie dodatki wynikające z przemianowania tego dworu, prawda, na dom dziecka. Tutaj rzecz ważna, my mamy przyjemność spacerować po tych alejkach. Państwo, jeżeli zdecydują się na przykład na taką wyprawę tutaj, to będą mogli wzdłuż płotów w tej chwili przejechać i niestety popatrzeć tylko na to miejsce, ale być może będzie ono już, kiedy ten czas covidowy również minie, będzie ono również i otwarte dla mieszkańców, bo w tej chwili jest to strefa zamknięta. Tak, my tutaj nawet w planie mieliśmy rewitalizację tego parku, otwarcie go dla wszystkich mieszkańców, żeby to mogło być takie miejsce spotkań, żeby młode mamy się mogły spotkać, żeby babcie po wyjściu z kościoła mogły sobie tutaj usiąść na ławeczce i poplotkować, prawda? Myślę, że to byłby dobry pomysł. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Profesor za tę opowieść. Pani Profesor Anna Pobuk-Lenartowicz prowadziła nas po tych pięknych, zielonych miejscach, ale mogę Państwu zaręczyć, że miejsce kolejne, które zobaczymy, na pewno też będzie i cichym, pięknym zakątkiem, i miejscem, gdzie można spokojnie odpocząć, jadąc z dzielnicy do dzielnicy. Chwilę temu rzekłem, że będziemy w miejscu, gdzie aż żal podnosić głos. Tak jest tu cicho, spokojnie i nie bez kozery. To miejsce właśnie ma swoją charakterystyczną nazwę Cichego Zakątka. Piotr Labuzga chyba nas w tym przekonaniu utrzyma. Dzień dobry, panie Piotrze. Witam, dzień dobry państwu. Jest to sama granica administracyjna miasta Opola. To widać zresztą, że brakuje naprawdę parę metrów. Znajdujemy się przy samej granicy obrzeży miasta. Cichy wodny zakątek. Był to pomysł mieszkańców Chmielowic, a także nas jako wędkarzy współpracujących tu, jako inicjatywa mieszkańców. Lokalna. Lokalna tutaj. To jest miejsce, tak jak pan powiedział, wypoczynku i rekreacji. Tak naprawdę tutaj możemy znaleźć ukojenie i chociażby, tak jak ja, zaczytać się w informatorze o nowych dzielnicach Opola. Jesteśmy praktycznie 4 km od centrum miasta, może niecałe 5, a
jest miejsce, które naprawdę napawa ciszą, spokojem. Można się tu naprawdę wyciszyć. Zapraszam wszystkich. I to jest tak, że wiosna, lato, jesień, zima? Właściwie każdy czas można tutaj sobie zorganizować? To jest miejsce pikników, wypraw takich jakichś rodzinnych? No bardzo często tutaj są organizowane pikniki, szczególnie korzystają tutaj mieszkańcy. Pod opieką posiadamy tutaj 4 stawy. Ten to jest pierwszy, tutaj od strony Opola najbliższy. Tutaj zaraz kawałek dalej widać, on jest połączony jakby z drugim. W kierunku Komprachcic posiadamy staw, który ma, jest, obowiązuje zasada no kill. A co wędkarze łapią najczęściej? Najczęściej to, co, to czym zarybiamy, czyli karp, amur, karaś duży i drobnica typu płocie, leszcze, oczywiście szczupaki, sandacze. To jest rzeczywiście kraina zieleni. No staramy się utrzymać w jakimś stanie takim przejezdnym, że tak powiem, tutaj te ścieżki, żeby ułatwić dojście wędkarzom, ludziom, zwiedzanie i podziwianie tego. W zeszłym roku tutaj w ramach projektu takiego, który napisałem, jestem też, się muszę pochwalić, inicjatorem takiej szkółki wędkarskiej dla dzieciaków. W zeszłym roku na przykład, o tutaj budki widać, powiesiliśmy ich około 30 tutaj i robimy takie, posadziliśmy sad i robię z nimi takie różne zajęcia, między innymi stricte wędkarskie. Drodzy Państwo, wypoczywać tutaj polecamy naprawdę każdemu. Czy piesza, czy rowerowa wyprawa zakończona tutaj, w tym miejscu, może okazać się czymś niezwykle pięknym. W związku z tym my Państwa serdecznie zapraszamy na to, by odwiedzać dzielnicę 13, właśnie w której to jesteśmy, a konkretnie w Chmielowicach. I ten przepiękny, cichy zakątek właśnie jest chyba takim i pięknym podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania. A zatem zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca, a za tydzień odwiedzimy zupełnie inną przestrzeń Opola, nie tą, w której dziś jesteśmy, czyli na południowym zachodzie.